Ja mam dla was świadectwo z Białegostoku. Wczoraj mieliśmy ewangelizację i przedwczoraj zresztą też tam byliśmy. Jesteśmy tam bardzo, bardzo regularnie. I tam jest taki duży jarmark świąteczny i bardzo dużo ludzi jest na tym jarmarku. I wczoraj, gdy ja głosiłam, to było otwarcie takiego kalendarza adwentowego i bardzo dużo było zgromadzonych ludzi i był tam wiceprezydent Białegostoku. I oni czekali, bo on miał przemawiać przez mikrofon, ale w związku z tym, że ja bardzo długo głosiłam, więc i głośno, że oni nie mogliby nas zagłuszyć, więc on otworzył bez przemówienia. Podszedł do ostatniej takiej budki, która była przy naszych głośnikach i stanął, żeby tam robić zakupy. Michał powiedział, chyba stanął tam celowo, żeby jeszcze z nami trochę pobyć. I Michał do niego podszedł przy tej budce i powiedział do niego tak, mówi, dzień dobry, przedstawił się, kim jesteśmy, że jesteśmy kościołem, że jesteśmy pastorami tutaj w Białymstoku. I powiedział do niego, tutaj głosi moja żona właśnie. A on mu odpowiedział, że on nas zna, że mnie też zna, że słyszał i słucha, że podziwia mój talent oratorski, bo uważa, że wie, jak trudno się głosi do ludzi. I powiedział do Michała taką rzecz, że dobre jest to, co głosimy i dobre rzeczy tutaj na tym rynku robimy. Słuchajcie, przebiliśmy się z poziomu ulicy. Nikt nas do ratusza nie zaprosił. Jeśli wie o nas wiceprezydent, to wie też o nas prezydent. Z poziomu ulicy, co mi się osobiście kiedyś wydawało niemożliwe, przebiliśmy się do władz Białegostoku. Znają nas, słuchają i przynajmniej jeden z nich uważa, że jest dobre to, co robimy i że dobre rzeczy mówimy do ludzi. Zbudowało nas to samych, bo nasza wierność przyniosła po prostu też owoc. Także słuchajcie, tym się chciałam z wami podzielić, bo bardzo się z tego cieszę sama w sobie.